Okej. Dzień dobry, Sabina Wolter, Love Intimacy Coach. Dzisiaj goszczę Szymona Kaźmierczaka i jest mi bardzo przyjemnie, że przyjął moje zaproszenie. Myśmy się z Szymonem poznali w bardzo ciekawych okolicznościach. I tak, mój mąż jest w grupie odtwórstwa wczesnośredniowiecznego. I chłopaki tam jeżdżą w ekipach po to, żeby no, chodzić w tych wszystkich ubraniach, które w tej epoce właśnie dominowały i odtwarzać właśnie te sceny, to życie, te wszystkie aspekty związane z tym życiem, co jest naprawdę bardzo piękne, bo w kilku takich brałam udział i powiem szczerze, to nie jest moja bajka, ale naprawdę imponuje mi to, jak to jest pięknie odtwarzane. I Szymon, tak się składa, też tam był i bywa i jest i pewnie jeszcze będzie. I tak się poznaliśmy. I od czasu właśnie, jak się poznaliśmy, to gdzieś mi z tyłu głowy tak kiełkowało takie, ja bym chciała go zaprosić na rozmowę, i w końcu jakby poszłam za tym i zgadnijcie co, zgodził się. Także Szymon, bardzo Ci dziękuję, że jesteś tu z nami i no po prostu dzień dobry, jest mi bardzo miło, że się zgodziłeś na tę rozmowę. No dzień dobry, też miło z powodu tego spotkania. Okej, świetnie. Szymon jest psychoterapeutą, i pracuje z całymi rodzinami i z dziećmi i z ojcami, z matkami. Natomiast dzisiaj ja szczególnie zwrócę uwagę w tej rozmowie na problemy męskie, bo chciałabym też na moim kanale pokazać jakby męską perspektywę i jeżeli ten odcinek wniesie coś komukolwiek z Was i będziecie mogli znaleźć tutaj jakieś informacje dla siebie, to świetnie, on już w takim razie spełni swoją rolę. Ale przejdę może w takim razie do takiego pierwszego pytania. Szymon, powiedz, tak jak to czujesz i na ile uważasz, to co w Twojej osobistej historii, co w Tobie samemu było takiego, że zmotywowało Cię do tego, żebyś był tym, kim jesteś i robił to, co robisz? Ja chyba powinienem powiedzieć, że trochę przypadku, trochę wyboru, a trochę wsparcia też osób, które jakoś mi towarzyszyły i mnie wspierały w tym, co zdecydowałem się robić. Tak? I zawsze fascynowała mnie praca z ludźmi. Miałem takie doświadczenia gdzieś na bazie liceum też niwelowania jakichś konfliktów czy rozwiązywania takich konfliktów wśród znajomych i stąd też taki pomysł zaświtał z psychologią. No, ale gdyby nie psychologia, bo to jakby jest pierwsze moje kształcenie, psychoterapeuta, to kształcenia, bo się okazało, że psycholog i psychoterapeuta to dwa różne zawody, to się dowiedziałem na studiach. No, gdybym nie został psychologiem, no i pewnie dalej psychoterapeutą, to być może byłbym kimś, kto zajmował się ochroną środowiska, tak? Bo między innymi na te dwa kierunki studiów składałem dokumenty i na oba się dostałem. Okej, to brawo. A powiedz może, bo chciałabym może rzeczywiście przyjść do takiego ciut trudniejszego pytania. Gdy zdarza Ci się pracować z mężczyznami, to co jest takim może motorem albo motywacją do tego, żeby oni się zgłosili do Ciebie po pomoc? Z czym oni przychodzą? Co sprawia, że oni w ogóle zgłaszają się na terapię? U mężczyzn trzeba by zacząć od tego też, że mężczyźni bardzo często są wychowywani w taki sposób, że oni sobie mają radzić w wielu trudnych sytuacjach. Tak? Mężczyzna, który ponosi porażki, no, bardzo mocno to odczuwa negatywnie, bo mężczyźni są od najmłodszych lat, a przynajmniej byli, to dzisiejsze takie pokolenie 40-50-latków wychowywani w taki sposób, że oni sobie mają radzić, tak? Że oni mają być zaradni, oni mają wykonywać zadania, są też bardzo zadaniowi. I myślę, że jak obserwuję, jak sobie radzą, to oni sobie radzą najlepiej, jak potrafią, tak? Wykorzystując wszystkie swoje dostępne zasoby, ale w którymś momencie przychodzi taki moment, że to, co potrafili robić, już przestaje działać. Że życie wywraca im się o 380 stopni do góry, 360 stopni do góry nogami. A właściwie powiedziałem 360, nie? Bo właściwie bierze totalny obrót, totalnie się wywraca. Tak? No i oni potrzebują wtedy spotkać się z kimś i o tym porozmawiać. Są to też czasami takie krótkotrwałe spotkania, tak? Bo wystarczy, bo mężczyzna przychodzi na konsultację jedną, drugą i właściwie no, podejmuje decyzję, co robić dalej i działa dalej. Zadania
też nie podejmuje na przykład takiej głębszej pracy, ale też niektórzy decydują się na to, żeby zająć się tym, co się dzieje w ich życiu, bo to, że oni sobie teraz nie radzą, też nie wynika z tego, że w tym momencie akurat sobie nie radzą, tylko to się zbierało, 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 aż po prostu doszło do takiego punktu kulminacyjnego. I ten punkt kulminacyjny to jest ten moment, który najczęściej decyduje o tym, że mężczyzna sięga po pomoc i po wsparcie. Też to obserwuję u siebie, bo ja, moja wiadomość kierowana jest głównie do kobiet. Ja też pracuję z kobietami. Tam jest to pole właśnie, w którym ja się realizuję i tam, że tak powiem, siedzi moja misja życiowa. Natomiast po pomoc również zgłaszają się do mnie mężczyźni. I to co mówisz, to też potwierdzam jakby z moich obserwacji. Mam takie odczucie, że kobiety czują się źle i one szybciej sięgają po pomoc. Jakby czują większe przyzwolenie w ogóle do tego, żeby to robić. I to, co To jakby powiedziałeś możemy właśnie. na cały też jakby dostępne wsparcie, tak? No to ja tak przed naszym spotkaniem tak się zastanawiałem, ile tak naprawdę wartościowych takich pozycji dla mężczyzn na rynku wydawniczym się pojawiło w ciągu ostatniego czasu. No, w ciągu ostatnich 2-3 lat naprawdę zaczęło się pojawiać kilka takich pozycji już ciekawych, ale też jeżeli mówimy o takim wcześniejszym jeszcze okresie, to generalnie taki rynek wsparcia, jeżeli chodzi o taką prasę nawet, czy taką literaturę fachową, czy poradniki, to jest głównie dla kobiet, tak? Stąd chyba kobiety Tak. mają większe wsparcie społeczne. Tak, zdecydowanie. Ja mogę podać ostatnią statystykę firmy Mindvalley. Oni prowadzą, to jest przede wszystkim platforma szkoleniowa i rozwój to jest ich właśnie taki główny konik. Natomiast 89% ich klientów to są kobiety i to jest typowo nastawione na rozwój, na duchowość, na porady psychologiczne. 89% odbiorców to są kobiety. To nie jest tak, że ich szkolenia są kierowane do kobiet. To jest tak, że 89% odbiorców to są kobiety. One po prostu jakby bardziej częściej sięgają po to i częściej po prostu inwestują w to. I cieszę się też, że rzeczywiście zaczyna to być kierowane do mężczyzn w ostatnich latach bardziej. Też to obserwuję. Są autorzy, których bardzo polecam facetom. Justin Baldoni robi świetną robotę na przykład z jego książką Men Enough, ze swoim podcastem Men Enough. Bardzo polecam to w ogóle mężczyznom. Jest wiele pozycji, które, no, nie będę ich może teraz wymieniać, ale nadal czuję, że na rynku polskim na przykład jest jeszcze deficyt. Nie wiem, jak ty to oceniasz. Jakie jest twoje zdanie? Ja trafiłem jakiś czas temu na taką, przez właściwie media społecznościowe, tak? Na taką fundację Maskulinum. Ona kieruje swoje działania głównie dla mężczyzn i tam Jacek Masłowski napisał taką książkę Czasem czuły, czasem barbarzyńca i to jest taka jedna z takich nowszych na rynku książek i on właśnie bardzo dobrze opisuje to, co się dzieje z mężczyznami, tak? Jak sobie radzą mężczyźni i jak działają i co może być dla nich wsparciem. Napisał też książkę w drugą stronę, tak, o kobietach. One się bardzo uzupełniają, w pewnej mierze nawet, powiedział, pewne kwestie pokrywają, ale jest to bardzo, moim zdaniem, ciekawa i wartościowa pozycja. Są też, ta fundacja też organizuje tam różne wystąpienia na mediach społecznościowych, tak, udostępniane, czy ma swój kanał na YouTubie, także polecam mężczyznom, żeby tam też może sięgnąć i zobaczyć, tak. Bo tam też, ja pamiętam, trafiłem tam też chyba przez takie wystąpienie Jacka Masłowskiego, który mówił o kryzysie męskości. Okej. Okay. Masz mnie zaciekawioną, ja pewnie sięgnę po tę lekturę w takim razie. Z tych książek, które ja z kolei bardzo polecam mężczyznom, kobietom zresztą też, to seksuolog Andrzej Grzewski napisał dwie bardzo fajne książki. Instrukcja obsługi penisa i instrukcja obsługi macho. I on analizuje to pod względem raczej emocjonalności mężczyzn, tego, co jest wyparte, tego, czego oni właśnie nie mówią, z czym oni przychodzą do jego gabinetu. Jest bardzo fascynująca lektura i czuję, że ona też bardzo dużo wnosi tym moim klientom, którzy rzeczywiście je kupują i czytają, ale no, cieszę się właśnie, tak jak mówię, cieszę się, że takich pozycji jest więcej. I fajnie, że też coś poleciłeś, bo to też poszerzy trochę horyzonty. No to też jest, ja tak obserwuję, co się dzieje, jeżeli chodzi o ten wsparcie dla mężczyzn, tak? Jest też, też na mediach społecznościowych trafiłem na taki grupę Czuły Wojownik, tak? To
Niestety to są tam organizowane warsztaty dla mężczyzn rozwojowe. Wow, brawo. To Też jest może być fajna ciekawe, sprawa. bo takich grup stricte rozwojowych dla mężczyzn, no, wydaje mi się, że nie ma wiele. Ja na rynku polskim, tak jak mówię, trafiłem na to Czuły Wojownik i tą Fundację Maskuliną. To są właściwie dwie rzeczy, które gdzieś tam znalazłem. Nie szukałem tego jakoś specjalnie, więc być może gdybym poszukał bardziej, to znalazłem więcej, ale dwie takie rzeczy znalazłem. Jeszcze jest taka książka Krzysztofa Kleissa, ale teraz nie pamiętam tytułu. Może później gdzieś w komentarzach dopisał, bo wypadł mi z głowy, tak? Będziemy. Też ciekawa książka, tylko ona może być już dostępna. Dostęp do niej może być dosyć trudny. Ja ją też kupiłem już z rynku wtórnego. Chyba Mężczyzna od podszewki, jeżeli dobrze pamiętam, ta książka miała taki tytuł i też jest bardzo ciekawa. Zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet może być ciekawa. Kochani, jak słuchacie, to te pozycje i zarówno odnośniki jakby zarówno do grupy, o której wspomina Szymon, to zawrę to w opisie filmu, tak żebyście mogli się ewentualnie, żebyście mogli tam ewentualnie wbić i zainteresować się tą lekturą. A To powiedz na mi, pewno dobry pomysł, bo tak my sobie teraz o tym rozmawiamy, ale to dziś może umknąć, a tak. na pewno warto by było, żeby można gdzieś to było znaleźć i jeżeli będą takie osoby zainteresowane, że mogły sobie do tego się. Jak najbardziej, jak najbardziej. A powiedz może, co z Twojej perspektywy może, co można zrobić, co taki mężczyzna, który no, ma swoje problemy, ma swoje przeżycia, ma swoje odczucia, może nie potrafi ich czasami nazwać albo zrozumieć do końca, ale co on mógłby zrobić, żeby pomóc sobie, żeby te relacje, w których on jest, życie, w którym on jest, było dla niego po prostu dobre, było wartościowe, żeby on też czuł się w tym spełniony. Co jest takim czymś, co poleciłbyś każdemu po prostu facetowi, żeby zaczął to stosować? Chyba takie najważniejsze jest to, żeby zaczął też dbać o siebie. Tak, bo mężczyźni często gdzieś o tym zapominają, tak? Tutaj jak rozmawialiśmy o tych grupach wsparcia i rozwojowych dla kobiet, to też jest wiele takich sposobów dbania dla kobiet, gdzie kobiety mogą dbać o siebie. Tak? Mężczyźni tak naprawdę mają siłownie, czasami jakieś tam sporty, tak? Często wyczynowe, bo to się trzeba sprawdzić, rywalizować. No albo ten przysłowiowy bar, tak? I to są takie miejsca, gdzie mężczyźni najczęściej się spotykają w grupach, a brakuje też chyba tego dbania o siebie, tak? Żeby mężczyzna mógł sobie pozwolić na to, żeby też być czasami słaby, żeby czasami do czegoś się przyznać, że nie potrafi, że nie jest w stanie, że odmówi, tak? Że nie podejmie jakiegoś wyzwania. Mężczyźni są bardzo zadaniowi i też bardzo lubią się sprawdzać i rywalizować. I tutaj przyzwolenie sobie na to, ja nie wszystko muszę, tak? Mogę wybierać, czym się sprawdza, czym się nie sprawdza. Jak najbardziej, dziękuję. Jakiś czas temu widziałem taką sytuację ciekawą, tak? Pewien mężczyzna, który był ze swoją rodziną, po prostu ze względu na to, że był duży upał, też no, może też jakoś też fizycznie był mniej wydolny, po prostu nie był w stanie pewnej rzeczy wykonać i podszedł do niego inny mężczyzna, młodszy troszkę od niego i zaproponował mu, że on to zrobi za niego. Było widać, jaką walkę stoczył ten człowiek ze sobą, żeby przyjąć tą zgodę, choć na początku werbalnie powiedział, nie, ja sobie poradzę, nie? Ale ten drugi był chyba bardzo świadomy tego, co robił i powiedział, dobra, to ja panu pomogę. Nie? I dopiero, jak drugi raz zaproponował mu tą pomoc, pomimo tej odmowy, no to tamten się zgodził. Nie? Z tej pomocy, jak się okazało, ta pomoc była właściwa. Ja mogę sobie Nie? tylko wyobrażać, co zachodziło w głowie tego faceta w momencie, jak faktycznie młodszy do niego podszedł i powiedział, jak może panu pomogę i w ogóle, bo może taki przykład akurat gdzieś z mojego życia, ale jak ja dostrzegam, jak gdzieś, no ja jestem kobietą, dla której rozwój jest naprawdę bardzo ważny, więc inspiruję też mojego męża do tego, żeby też taki był. Nie naciskam na niego, choć wiem, że czasami mogę być odbierana, że wywieram na nim presję. I są momenty, kiedy właśnie widzę, że on się chwilami gubi i on tego nie powie. Ja wiem, że muszę wtedy mu po prostu udzielić zgody na to, że po prostu przy nim być. I tak po prostu w takiej czystej obecności, nieoceniającej, w żaden sposób napierającej, żeby on sobie po prostu w tym pobył chwilę. Bo ja wiem i on też wie, co jest bardzo piękne między nami. To już jest kwestia lat komunikacji, którą sobie wypracowaliśmy. Że jak on sobie pozwoli na tą taką niemoc chwilową,
Jak on za moment po prostu wstanie i wyskoczy, to będzie po prostu przepiękne. Ale ten moment, żeby on pozwolił sobie na to, na tą bezsilność i pobył w tym. I nie próbował z tego uciekać. Tylko po prostu to przyjął, takim, jakie jest. I potrafił też po prostu powiedzieć mi czasem, wiesz co, chcę pobyć sam, daj mi spokój. I moim zadaniem w tym momencie jako kobiety, jego partnerki kochającej jest okej. Okay. Okej, okay, rozumiem. Jakby co, to jestem obok. Nie ma problemu. Ważne, co mężczyzna może dostać, że dostaje to takie wsparcie i akceptację. I też, jakby zanim zaproponowałaś, żebyśmy się spotkali, o tym porozmawiali, też się nad tym zastanawiałem, nad stworzeniem być może takiej grupy rozwojowej dla mężczyzn, bo tak właściwie mężczyźni nie mają zbyt bardzo, za bardzo takich możliwości, nie, żeby się spotkać i gdzieś ze sobą porozmawiać. Tak? Czasami jest tak, że gdzieś tam faktycznie. Wspomniałaś te grupy rekonstrukcyjne, tak? To są też takie momenty, gdzie faktycznie był taki moment, że tam dominowali mężczyźni. Teraz to się też trochę już, jeżeli chodzi o podział płci, wyrównuje, ale był taki moment, gdzie to byli młodzi wojownicy, tak? Którzy uczyli się, młodzi mężczyźni, którzy uczyli się walczyć i się spotykali przy tym ognisku i prowadzili męskie rozmowy. I to też takie było rozwojowe, nie? Dla nich. Bo tak jak kobiety często spotykają się w takim kręgu, kiedyś słyszałem takie właśnie ciekawe dosyć porównanie, tak, że to koła gospodyń wiejskich, które tak teraz prężnie zaczynają gdzieś działać, że to jest właśnie powrót do takich kręgów kobiecych, gdzie tylko kobiety się spotykają i razem coś robią, razem rozmawiają, razem przebywają, tak? A mężczyźni raczej bliżej im, w moim odczuciu, do takiego indywidualizmu. To jest bardzo piękne, co mówisz, i myślę, że ważne, żeby było po prostu usłyszane, bo wielu kobietom wciąż się wydaje, i to jest mit, że nie, no, faceci to sobie chodzą na piwo i oni to w ogóle mają jakieś tam swoje przyjaźnie w ogóle. A w moim odczuciu, tak jak rozmawiam z mężczyznami, z którymi pracuję, oni są bardzo samotni często i nie mają z kim właśnie pogadać. I to są bardzo płytkie rozmowy. Jeśli już, to gdzieś w pracy. I raczej o jakichś rzeczach związanych tam, nie wiem, z robotą, z pogodą, z polityką czy czymś takim. I no właśnie, o niczym takim głębszym, powiedziałabym. A te wyjazdy rekonstrukcyjne, ja widzę po moim mężu, jak on wraca jasny, zmęczony, posiniaczony totalnie. Ja tylko zawsze liczę, żeby wszystkie zęby były na miejscu. Ale Dają. jaki on jest zrelaksowany, jaki on jest po prostu naładowany tą fajną energią, że on po prostu mógł kogoś po prostu dźgnąć, mógł się osłonić tarczą, pomachać tym mieczem czy cokolwiek. I każdy chłop po prostu dookoła miał bardzo podobne doświadczenie, co jest bardzo fajne właśnie. Takie podzielanie wspólnej przestrzeni czasu i na tych samych warunkach jest mega fajne. I to, co wspomniałeś właśnie o tych kręgach i męskich, i tych właśnie kobiecych, ja to też właśnie widzę na moich grupowych warsztatach z dziewczynami. One naprawdę nabierają rumieńców w ich codzienności, naprawdę zaczynają mieć takiego większego rozpędu, bo myślę, że jest też taki bardzo duży mit, o którym bardzo fajnie mówi Esther Perel z kolei, to jest terapeutka par. I kobiety, i mężczyźni zaczęli robić taki błąd, że zaczynamy trochę jakby postrzegać partnera czy partnerkę jak odpowiednik całej wioski. Ty masz być moim zaufanym przyjacielem, kochankiem czy kochanką, matką moich dzieci czy ojcem moich dzieci, moim spowiednikiem, moim doradcą, moim hydraulikiem, moją kucharką. I te wszystkie role ma spełniać jedna osoba. I jakby, ja wiem, że jeśli chodzi o taką równowagę, to czasami tak trzeba jakby szafować tymi rolami, ale w pewnym momencie to wszystko robi za dużą presję na jednej osobie. I my potrzebujemy tych właśnie kręgów innych ludzi, potrzebujemy ich. Presję, ale też powoduje takie zagubienie. Bo tak jak Właśnie. rola mężczyzny i kobiety była bardzo mocno kiedyś zdefiniowana, tak, społecznie, tak dzisiaj te role bardzo mocno się zmieniają i to też sprawia, że mężczyźni często się w tym gubią. Tak? Ten sam tytuł tej książki Masłowskiego, tak? Czasem czuły, czasem barbarzyńca, tak? Bo mężczyzna z jednej strony ma być czuły, a z drugiej strony ma być ten zaradny, ma być ten samiec alfa. Ma walczyć, tak? Ma walczyć o dobro rodziny, ma walczyć o rodzinę, ma zadbać o rodzinę, ale z drugiej strony ma być taki miękki, tak? I on, mężczyźni, co się gubią, tak? Kiedy mam być twardy, a kiedy mam być miękki, bo ja już sam nie wiem, nie? Bo Właśnie. kiedyś to było jasne, mężczyzna ma być twardy, tak? Mężczyzna ma być twardy, mężczyzna ma być walczyć, on ma zadbać o to dobro rodziny. I tak była definiowana ta rola, a dzisiaj mężczyzna jest trochę inaczej definiowany, tak? Ci mężczyźni
tak jak obserwuję to i tak jak myślę i o sobie, ale i o wielu innych mężczyznach, czasami czytam różne artykuły dotyczące mężczyzn, to jest jedno z ważnych zadań, tak? Na nowo zdefiniować mężczyznę. Kim jest mężczyzna w XXI wieku? Tak? Jak ten mężczyzna się zdefiniuje, jak się określi i jaki będzie chciał być? Właśnie. A powiedz, Szymon, z twojej perspektywy i jako terapeuty, i jako mężczyznę, to co czujesz, że kobiety powinny przyjąć w ogóle o facetach? Jak my kobiety możemy wspierać właśnie facetów, a nie właśnie tłamsić? Czasami mam wrażenie, że kobiety za dużo wymagają albo mają oczekiwania i nawet nie wiedzą, jakie mają oczekiwania. Faceci się w tym gubią. Ja pomagam dziewczynom tak, jak mogę, ale też nie jestem facetem i nie w pełni zrozumiem dokładnie tego toku myślenia i jakkolwiek potrafię wczuć się jako empatka i wiedzieć, co zrobić w danym momencie, to jednak chciałabym też usłyszeć twój głos. Co czujesz, że kobiety powinny przyjąć albo jak mogą wspierać właśnie facetów? Że, tak jak mówiłem, mężczyźni są zadaniowi, więc oni potrzebują jasno zdefiniowane tego, czego mają zrobić. Tak? Żeby też kobiety w kontakcie z mężczyznami jasno wyrażały swoje oczekiwania wobec nich, bo mężczyzna się nie domyśli. Tak? O, amen. Czasami, jest to pięknie w kabaretach przedstawiane, uwielbiam oglądać kabarety. Jest chyba taki, pamiętam, jest taki też kabaret, nie pamiętam nazwy kabaretu, ale taki sketch translator mowy kobiet. Tak? Jeden z członków tego kabaretu jakby tłumaczy to, co mówi kobieta do mężczyzny. I to jest tam między innymi takie, pamiętam, on się pyta, czy może wyjść, ona mówi tak, możesz wyjść, a ten translator mówi, no właściwie powinieneś ze mną zostać, nie? No, a on tak dopytuje, no ale czy na pewno mogę wyjść? A ona mówi, tak, oczywiście, jak chcesz, to idź. A translator mówi, tylko spróbuj, tak? To zobaczysz, co się będzie działo, jak wrócisz, nie? Zachęcam do obejrzenia tego sketchu. Ja tutaj tak może trochę tam zniekształcam to, co przedstawiam, ale generalnie wydaje mi się, coś że tym jest, coś tym jest. oddaje sens tego, tak? Coś tym jest, coś tym jest. No to mówienie nie wprost, tak? Bo mężczyźni raczej mówią wprost. Może nie wszyscy i nie chciałbym tu generalizować, ale mężczyźni komunikują się wprost. Ja mam kilku takich znajomych mężczyzn, którzy są techniczni, tak, bardzo pracujący w zawodach technicznych i tam u nich naprawdę jest odtąd dotąd, tak, tutaj i oni też potrzebują komunikatu odtąd dotąd, nie? I wydaje mi się, że to jest ważne, żeby kobiety pokomunikowały wprost, czego potrzebują, nie? Bo mężczyzna, większość mężczyzn się raczej nie domyśli. Jak kobieta nic nie mówi, to znaczy, że jest okej, okay, tak, a to nie zawsze jest dokładnie. Dokładnie, dziewczyny, które słuchacie to wszystko, jak nie powiecie, czego chcecie, jak nie poznacie własnych potrzeb, nie zaczniecie ich komunikować, sorry, facet się nie domyśli. Potwierdzam z autopsji. I kolejna rzecz, to no. Mężczyźni też no, nie byli na. To jest teraz, jak ja też pracuję jeszcze w systemie oświaty, więc tam widzę, jak zwiększa się zakres pracy nad emocjami, nad kształtowaniem u dzieci kompetencji emocjonalnych, kompetencji komunikacyjnych. Ale jak ja pamiętam jeszcze swoje doświadczenie ze szkoły, to nas nikt tego nie uczył, tak? Jako dzieci czy nastolatków. I tak jak może kobiety gdzieś, tak jak mówisz tutaj o tym samorozwoju, gdzieś szukały siebie, tak mężczyźni mają może mniejszą gotowość do szukania tego, czy mniejszą potrzebę. I oni naprawdę albo nie czują, albo mają kłopot z mówieniem i nazywaniem tych uczuć, tak? Albo nie potrafią ich nazywać, a też rzadko o nich mówią, nie? Jest też taki świetny dowcip, jak taka starsza pani mówi do swojego męża już, ale ty mi tylko raz powiedziałeś, że mnie kochasz i czemu mi ty tego nie powiedziałeś? No my już żyjemy tu ze sobą prawie 50 lat, a ty mi tylko raz powiedziałeś. On tak spojrzał na nią, uśmiechnął się, raz ci na ślubie powiedziałem, że cię kocham i przez te 50 lat nic się nie zmieniło. Jak się zmieni, to ci powiem. No właśnie, to jest mega ciekawe. Dla mnie jako kobiety, ja podaję naprawdę przykład z mojego życia, dla mnie było po prostu nie do zniesienia, że mężczyzna, którego sobie wybrałam na męża, on mi nie mówił na początku, że jestem piękna, a mi na tym strasznie zależało, a wszyscy przed nim mi to mówili. Więc moja duma była totalnie urażona. Ja bardzo tego chciałam i ja mu mówiłam, chcę, żebyś mi mówił, że jestem piękna. I mu to przez gardło nie przechodziło. Ja się zastanawiałam w końcu, o co chodzi. W końcu się któregoś dnia niemalże pokłóciliśmy, ja się rozpłakałam i się go pytam, dlaczego ty w zasadzie nie chcesz mi tego powiedzieć?
I on tak, pamiętam, tak spojrzał trochę w bok, potem na mnie i mówi, no bo to jest taki za mały wyraz na to. I ja tak, o, to ty nie mogłeś mi tego powiedzieć? Po prostu ja byłam rozczulona. Ale co ciekawe, ja odpuściłam jakby tę potrzebę. Kiedy on wyraził w zasadzie, jak to wyglądało, to od tego czasu on bardzo często mi to mówi. I to jest bardzo cudowne. I cieszę się, że tak to wyszło, ale są takie bardzo ciekawe właśnie sytuacje, że rzeczywiście no, w tej komunikacji no, trzeba stawiać, jak się coś zmieni, coś powiem. I kobiety często po prostu właśnie nie mówią. No, a mężczyźni, no tak jak już mówiliśmy, oni się nie domyślą. Tym bardziej na przykład wspaniale działa takie bardzo fajne, wzmacniające pytanie, które polecam też parom, które prowadzę, bo ja sama je stosuję właśnie w moim małżeństwie. Jak zadaję takie pytanie, ono może być bardzo triggerujące w ogóle, także to nie jest dla każdego i nie na każdym poziomie relacji, ale jak pytam się właśnie ukochanego, słuchaj, co jest taką cechą we mnie, która czuje, że mi szkodzi, że mi jakoś robi kuku i ja tego nie dostrzegam i chciałbyś, żebym to zmieniła, to co to jest za cecha? I ja wtedy po prostu, okej, Wolter, zamknij się i posłuchaj. I on mi na przykład mówi, wiesz co, widzę, że dawniej medytowałaś trochę więcej i byłaś spokojniejsza, a teraz robisz tego mniej. Wolałbym, żebyś nawet kosztem naszego wspólnego czasu zajęła się sobą. I moim zadaniem jest wtedy to posłuchać. I co ciekawe, on jest równie otwarty na taką odpowiedź ode mnie, bo ja mu wtedy mówię, jesteś zbyt uparty tu i tu. Trzy dni później, okej, zaczyna to robić. Nie? I to już jest kwestia zaufania właśnie wewnątrz relacji. Ale jak o tym mówisz, tak sobie myślę, że to też na pewno wymaga dużej gotowości do przyjęcia tej informacji. Tak, tak, bo tak jak mówię, to nie jest dla każdego. Usłyszenia od ukochanej czy bliskiej osoby, że coś we mnie jest nie tak. Nie? Kiedy chcielibyśmy być faktycznie tacy idealni, tacy super i tacy kochani. Nie? I nagle słyszymy, że coś jest nie tak. To wymaga też takiej dużej gotowości na przyjęcie i otwartości, żeby ten komunikat potem nie został użyty przeciwko tej osobie. Tak, zdecydowanie. I tak jak mówię, to nie jest pytanie dla każdego, bo jeżeli ktoś jest w relacji, która no, przechodzi kłopoty albo nie jest jeszcze dostatecznie jakby taka dojrzale świadoma, to takie pytanie może być, no wiesz co, zmień się i po prostu, nie wiem, oderwij kontakt od swojej matki, bo mnie to wkurza. I to wówczas jest warunkowanie, to wówczas jest po prostu szantaż emocjonalny, a nie kierowanie się w stronę właśnie takiego wzajemnego rozwoju i wspierania w tym. Ale tak jak mówię, jest kontekst, w którym to jest faktycznie bardzo wzmacniające pytanie. W wielu wypadkach niestety nie, dlatego tak jak zaznaczyłam, to nie jest dla każdego. I ono może triggerować, i to strasznie. Natomiast no... To od razu, że może triggerować, to że może też być, no potem był już niewykorzystany. No tak, zgadza się, może to być... To musi być para na takim dobrym poziomie relacji, żeby takie pytania wobec siebie zadawać. Nie? Duży poziom zaufania, bliskości i ta relacja musi być naprawdę stabilnie i dobrze zbudowana. A powiedz jeszcze... Jeszcze pytałaś, co jeszcze, tak? Ważne tutaj byłoby dla kobiet. Ale myślę, że to generalnie w związku jest dla obydwu osób ważne. Wzajemne wspieranie się i docenianie, tak? Bo czasami po prostu wydaje nam się, że taka codzienność to jest coś na tyle oczywistego, że jak ktoś coś zrobił, no to robił, bo to właściwie no, powinien to robić i to powinien robić codziennie, tak? Ale dotyczy to obydwu stron tak naprawdę i kobiet i mężczyzn, że to docenianie się, tak? Za to, co ta osoba zrobiła, za to być może jaka jest, za to, co daje w tym związku, w tej relacji, co wnosi, bo my na początku tej relacji zawsze tego jest dużo, tak? Potrafimy się docenić za wiele rzeczy, mówić takie wspierające komunikaty, a potem w wielu związkach jest tak, że ta codzienność zaczyna nas jakby zjadać i my po prostu przestajemy sobie mówić to, co mówiliśmy na początku, a to jest cały czas potrzebne. No, człowiek potrzebuje takich pozytywnych komunikatów jak roślina słońca i wody i żebyśmy mogli wzrastać i się rozwijać. No to tak naprawdę potrzebujemy tego, tak? Potrzebujemy tego takiego pozytywnego komunikatu, że to, co robimy, jest okej, że to, co robimy, robimy dobrze, ale potrzebujemy też wsparcia. Wtedy, kiedy jest nam trudno, wtedy, kiedy coś nam nie wychodzi, albo wtedy, kiedy z czymś się boksujemy. No? I tak jak mówiłaś o tym, że mężczyzna się zamyka na chwilę, bo potrzebuje pobyć w samotności, no bo się z czymś boksuje, nie? Ale też potrzebuje tej przestrzeni. Ale też potem być może potrzebuje jakiegoś wsparcia, jakiegoś takiego komunikatu, tak, mogę coś dla ciebie zrobić, czegoś potrzebujesz, nie, no to okej, okay, jasne. Mężczyzna jak nie potrzebuje, z reguły powie, że nie,
Chociaż jak czegoś potrzebuję, to z reguły też może nie powiedzieć, że potrzebuję. Nie? Tutaj też wymaga to dużej uważności. No właśnie, bo ja na przykład widzę, że tak, mój drogi, potrzebujesz czegoś tutaj, a zaparte, nie. Po prostu mówię, okej, dobra, przekonaj się. ale no tak. Wtedy śrubokręt w zębach, tak, wiertarka w kieszeni, a trzy kolejne klucze gdzieś tam za uchem, ale właśnie wtedy być może warto podejść i powiedzieć, daj tą wiertarkę podtrzymam ci. Nie, poradzę sobie, daj. No i wtedy faktycznie będzie mu łatwiej. Tak, dziękuję, że to mówisz, wiesz, bo kwestia właśnie takiego doceniania to naprawdę łatwo o tym zapomnieć. Tak łatwo jest przejść do porządku dziennego z czymś, co było prezentem początkowo. To nie jest tak, że my mamy być ze sobą w relacjach i że to jest, że obrączki nic nie znaczą. To tak naprawdę te czyny, które idą za tymi słowami, za tymi deklaracjami, one rzeczywiście coś znaczą. I to jest zawsze wybór. Nikt nie każe tego robić, nikt nie każe nikomu gotować, sprzątać pracy w ogóle. Czy sprawdzać opon, czy jechać na przegląd samochodowy, czy cokolwiek takiego. To jest coś, co jest bardzo ważne i naprawdę dziękuję, że poruszyłeś ten temat, bo każdą osobę, która jest w relacji i z którą mam ten przywilej pracować, albo relacji, które prowadzę w ogóle, to im naprawdę jedną z najważniejszych rzeczy, jakie zawsze im wskazuję, to jest no, doceniajcie się, komplementujcie się. To nie jest tak, że on na przykład jedzie z twoim samochodem na przegląd, bo nie ma co z czasem zrobić, albo to jest jego pasja. On to robi, bo pewnie wie, że tego potrzebujesz i warto mu za to podziękować. I to nie jest tak, że ona na przykład załatwia jedzenie codziennie albo bierze te rzeczy. Może właśnie warto jej za to podziękować. I takie wzajemne właśnie, kurczę, dziękuję za to, że to robisz, bo nie musisz, że to jest twój wybór. I dziękuję, że codziennie mnie wybierasz jako partnera czy partnerkę, bo to też nie jest tak oczywiste. I te relacje było, nie było. Prawda jest taka, fakt autentyczny. Nawet jeżeli one trwają do końca życia, to ktoś w tej relacji umrze pierwszy. One nie są wieczne. One się skończą w pewnym momencie. I to jest coś ciekawe, o czym mówisz, bo często ja też pracuję z osobami starszymi też, ale też pamiętam na przykład, jak moich rodziców było, że oni się licytowali, kto chce umrzeć pierwszy. Tak? Nikt nie chciał umrzeć, ten nikt nie chciał zostać. Tak? To jest ciekawe, jak to w parach jest, że nikt nie chce zostać samotny. Nie? No właśnie, no to jest bardzo interesujące. Ale tak, też mi się zdarza słuchać takiego przekomarzania. I to u ludzi tak nie wiem, tam 30, 40, tam 45 lat wolą umrzeć pierwszy, nie? No nie, ja wolę umrzeć pierwsza. Nie? Oni czają, że ta osoba, która zostanie, będzie miała trochę gorzej. Znaczy na pewno będzie musiała się przeorganizować. Bo zmiana jest ogromna. Jak się żyje dwie osoby i dzieli razem obowiązki i takie codzienne codzienność i życie, to znaczy jak się zostaje samemu, no to pierwsze co trzeba przeżyć to najpierw żałobę po tej stracie. I może tego też się też boją, tak? Tego momentu zostania samemu, a potem przeorganizowanie sobie całego życia. Kiedyś jedną z takich bardzo pięknych praktyk, jakie dostałam od jednej z moich mentorek, było: wyobraź sobie, że twój mąż nie żyje. Autentycznie, nie wiem, przejechał go samochód, coś tam zginął, po prostu nie ma go. I za czym tęsknisz najbardziej? Ja uwielbiam kontemplować to pytanie. Naprawdę, ja kilka razy w tygodniu je kontempluję. No mocne pytanie, mocne. Bardzo mocne, jest bardzo mocne, bo ja wiem, że w pewnym momencie, jeżeli on odejdzie pierwszy, ja już będę stara. No mam nadzieję, że będziemy bardzo starzy wtedy już. Ale że będę tęskniła za tym wszystkim właśnie, co było dla nas takie budujące, co robiliśmy właśnie. I ja wiem, że będę tęskniła najbardziej za rzeczami, które dzisiaj mnie trochę wkurzają. Za tym, że on może, nie wiem, chrapnie w nocy czasami albo powie ten tekst, który mnie wkurza. Za tym się tęskni najbardziej właśnie. Bo też pracuję z ludźmi, którzy przechodzą przez żałoby po stratach właśnie swoich najbliższych i tęskni się za tym, co właśnie jest takie irytujące czasami. Ale ja bardzo lubię to pytanie właśnie i też lubię je zadawać niektórym moim klientkom. Gdyby właśnie on miał umrzeć, to za czym byś tęskniła? I to czasami Zdobywasz otwiera oczy właśnie. taką długą perspektywę, nie? Że gdzieś tam w pięknej starości, tak? Starzejąc się razem, któryś z Was odchodzi, ale to pytanie ma jeszcze moim zdaniem większy wydźwięk, jeżeli zadaje się je teraz, tak? Co się stało, za czym będziesz tęsknić teraz? Bo to jakby wydaje mi się, że cokolwiek robimy, warto się koncentrować na tym, co jest tu i teraz. Nie? Jakaś odległa perspektywa to jest jakaś odległa perspektywa. Nie? Mi się zawsze też wydawało, że będę sobie spokojnie funkcjonował do 80 paru lat, ale teraz jak pracuję z osobami gdzieś tam czasami 60 lat, 60 plus, to widzę, że no to 60 plus to już bywa różnie, tak? Może być tak,
nie będę tak w stanie się poruszać. Może być tak, że moja sprawność poznawcza będzie już dość mocno upośledzona, tak? No, trudno powiedzieć, co mi los zgotuje. Jasne. Bo niezależnie jak dbamy o swoją kondycję i duchową, i psychiczną, i fizyczną, to tak naprawdę nie wiemy, co nam los zgotuje. Jasne. Dlatego no, myślę, że trzeba właśnie dużo pokory i takiej samoświadomości pod tym względem. A powiedz, Szymon, może tak z twojej perspektywy i w tym, czym się zajmujesz, to co cię frustruje najbardziej? Co obserwujesz, że wzbudza w tobie takie osobiste, kurde, dlaczego tak jest? Jeżeli jest coś takiego. Trudno mi powiedzieć, co mnie frustruje. Raczej staram się patrzeć na to, co jest pozytywne. Okej. I bardziej chciałbym może w tą stronę przekierować to pytanie, że to, co jest pozytywne, to jest to, że na pewno mężczyźni coraz częściej sięgają po pomoc, tak? Szukają wsparcia, nie zostają z tym sami, bo to nie bez powodu jest tak, że statystyki pokazują, że o wiele więcej mężczyzn popełnia dokonane samobójstwa, próby samobójcze. Po prostu oni w którymś momencie wyczerpali możliwość radzenia sobie sami. Tak? I to samobójstwo jest zawsze ostatecznym rozwiązaniem i stąd statystyki no, są takie, jakie są. A dzięki temu, że coraz więcej mężczyzn sięga po tą pomoc, szuka wsparcia i to wsparcie jest też pobudowane, tak jak mówiliśmy, o literaturze, która się pojawia, o grupach, które powstają dla mężczyzn, o takich możliwościach realizowania się, gdzie oni zaczynają spędzać czas razem wśród mężczyzn i budować taką siłę męską. To jest pozytywne, że ci mężczyźni mają szansę poradzić sobie lepiej niż poradziliby sobie tylko wtedy, kiedy korzystaliby z dostępnych tylko sobie tych zasobów. Nie? Że mogą czerpać zasoby też od innych. Bo tak jak każda płeć, mężczyźni i kobiety czerpią od swojej płci, tak ważne jest to, żeby mieli taką możliwość. Jasne. Jasne. To jest bardzo ważne. Potrzebujemy przyjaciół. Potrzebujemy przyjaciół, bo no, to jest jedna z takich form, trochę taka niedoceniana forma miłości, w moim odczuciu. Jest bardzo duże parcie na tę erotyczną, tę partnerską, a ta przyjacielska jest jakby taka, nie wiem, drugorzędna. Takie odczucie. Ale znowu ja się temu też nie dziwię, no bo jednak miłość zakochanych to jest jeden z najlepszych biznesów na świecie. Spójrzmy na pierścionki z diamentem i ile kosztują śluby. Po prostu to jest marketing. Kropka. Na to jest. Wracając już do takiej bliskości, tak? No zobacz chociażby, jak witają się kobiety, jak witają się mężczyźni, tak? Kobiety potrafią się przytulić, potrafią się dać sobie buziaka w policzeku. U mężczyzn no to jeszcze przytulenie może przejdzie, ale buziak w policzek to na pewno nie w naszym kręgu kulturowym. Nie, w tym kraju. Włochy to może, tak? I tamte kręgi kulturowe, ale u nas to w ogóle przytulenie się to już tak czasami mężczyźni sztywnieją, jak ich ktoś przytuli. No to jest coś, czego nie doświadczali. Ja miałam takiego klienta, który skończyliśmy ze sobą pracę i mu się bardzo fajnie poukładało. On potem jeszcze korzystał z innych form pomocy dla siebie i w ogóle. I pamiętam, jak wysłał mi link do wideo, gdzie poprosił swoją narzeczoną o rękę. I on tam zorganizował naprawdę bardzo fajny event cały, bo tam on wynajął stadion do tego po prostu. To było naprawdę niesamowite. Tam była muzyka, tam było parę ludzi, tam był jakiś nieduży pokaz, były balony tam z imieniem tej dziewczyny i on tam właśnie stał z tym pierścionkiem. W ogóle super to wyglądało. Ja mu pogratulowałam i mówi świetnie i w ogóle. I on powiedział, wiesz co, ja wysłałem ten film jeszcze mojemu kuzynowi. Ja mówię, bo już mnie to zaciekawiło, że dlaczego mi to mówisz, że swojemu kuzynowi. A on mówi, i mój kuzyn napisał do mnie krótką wiadomość, nie, ale co ty, gej? Bo i to było ciekawe, to był, on prosił swoją narzeczoną o rękę. Tam było trochę wzruszenia z jej strony w tym filmie. On ją tam przytulał naprawdę i wiadomość, jak on dostał swojego kuzyna, co ty, gej? Ciekawe, co się za tym kryło, za tą Właśnie wiadomością. to było bardzo interesujące, ale też czuję, że no, myślę, że jakby bardzo pokrótce i bardzo płytko póki co, ale no, myślę, że stoi za tym przede wszystkim to takie uwarunkowanie. No, facet nie pokazuje uczuć. Jak pokazuje uczucia, no to. To jest już coraz większe przyzwolenie na to, żeby jednak mężczyźni okazywali uczucia, nie? Ale jednak te gdzieś tam takie stereotypy przypisane płci dalej istnieją i myślę, że to
Nawet gdybyśmy chcieli to zmienić i pracowali nad tym, to i tak potrzebujemy na to sporo czasu, żeby ta zmiana była widoczna. Jestem przekonana, że to jest kwestia rzeczywiście dwóch, trzech pokoleń do przodu, żeby to się złagodziło. Ale to już teraz się zaczyna, co jest bardzo szczytne i fajne. A powiedz jeszcze. Mężczyźni, jeżeli mówimy też o tej męskiej bliskości, tak, ta męska bliskość to bardzo mocno się wylewa po alkoholu. Nie? To jest taki w Właśnie. ogóle katalizator wielu rzeczy. Nie? Bo po alkoholu mężczyźni i się przytulają i opowiadają sobie różne historie i potrafią jeden drugiego żegnać, tak, przytulając się do siebie. Mówią o Też problemach. odwołam się do tego, znowu do tego, co tam pisał Masłowski i Kleist, tak, oni. Mężczyźni też po alkoholu zaczynają rozmawiać na trudne dla siebie tematy. Właśnie. Tak? Im się wtedy zaczyna otwierać, ale to jest dość ciekawe, co tam można, co oni pisali, że mężczyźni tak otwierają się. Teraz już nie pamiętam, który jest książek, który to było, że mężczyźni tak zaczynają mówić o trudnych tematach właśnie po alkoholu, bo następnego dnia można się od tego odciąć i powiedzieć: co, ja ci takie coś opowiadałem? Pijany byłem, nie? Tak, bo wtedy można właściwie w dwie strony pójść, tak? Można przyznać, tak, opowiadałem ci, okej, okay, bo to jest coś, co mnie tłamsiło, nic z nikim o tym nie gadałem. No, wczoraj najwyraźniej po alkoholu mi poszło, no to tak, mam taką sprawę, z którą gdzieś tam się boksuję i nie daje mi spokoju. No i potem to jest otwierające, tak? Ale można też powiedzieć, co, ja takie rzeczy ci opowiadałem, co ty pijany byłem, no wiesz, po alkoholu to się różne historie opowiada, nie? Czyli z jednej strony można o tym pogadać, ale też następnego dnia można temu zaprzeczyć. Jasne. To wielu pacjentów o tym wspomina, jak ja z nimi pracuję, jak rozmawiam też z takimi naprawdę już ogarniętymi mężczyznami, naprawdę bardzo mocno stąpającymi po ziemi, ale też no, takimi, powiedziałabym, naprawdę bardzo dojrzałymi emocjonalnie, potrafiącymi wyrażać to, co tam czują, czego chcą, czego nie chcą, wyrażać też swoje granice, też względem kobiet, co nie jest łatwe dla faceta. Powiedzieć nie, przestań do kobiety. Ale oni bardzo często powtarzają, wiesz, jak ja mam z nimi gadać, z moimi kumplami, to my musimy na 3 dni jechać w góry, pierwsze 2 dni łoimy, a i trzeciego dopiero coś się zaczyna rozpuszczać. I faktycznie większość tak mówi, że te używki są jakby tą koniecznością. Że tak samo przez się to się tak rzadko kiedy po prostu zaczyna. Ja no, znam kilku facetów rzeczywiście, którzy potrafią jakby zacząć tak rozmawiać, ale oni też nie rozmawiają tak z każdym. Natomiast no, cieszę się, że to się dzieje. A powiedz, czy on może. Jeżeli powstają takie, jeżeli w ogóle tak, są tworzone jakieś takie te grupy rozwojowe dla mężczyzn, to jest właśnie ta przestrzeń, nie? Żeby to odstawić te używki faktycznie i zacząć zająć się sobą, skontaktować się z sobą i zająć się tym, co się faktycznie u tego mężczyzny dzieje. Nie? No bo nie chodzi o to, żeby wziąć ten przysłowiowy alkohol i potem sobie porozmawiać o tym, co jest trudne, no bo to alkohol odcina, tak? I odcina Jasne. od odczucia. A powiedz może, Szymon, czy jest u ciebie gdzieś tam w tle, co gdzieś tam pichcisz, i jest jakiś może projekt, nad którym pracujesz, coś, co pójdzie w świat niedługo, czym byś chciał się podzielić? Jeśli tak, to się podziel, a jeśli nie, to zostaw to na razie w tajemnicy. Nie, to mogę powiedzieć, że jest coś, co właśnie jest na etapie konsultacji i tutaj i wdrażania. Ja już do czegoś tutaj dojrzałem, tak, żeby pewne rzeczy wdrożyć, ale to na razie nie chciałbym jak więcej o tym opowiadać, bo jak to zacznie działać, to na pewno ta informacja gdzieś tam wybrzmi, czy na mojej stronie, czy na moim profilu, na mediach społecznościowych. A na razie po prostu tyle, co mogę powiedzieć, tak, że zaczynam działać trochę szerzej, mam pewne pomysły na to, co można robić dalej. Stąd pewnie też nasze spotkanie tutaj, tak, to też takie jedno z moich pierwszych doświadczeń, wystąpienie w taki sposób, raczej unikałem takich wystąpień. No myślę, że to też może dużo wnosi, tak. Tym Być może bardziej to, doceniam. ta nasza rozmowa jest też otwarciem na jakąś dalszą współpracę. Nie, no naprawdę, tym bardziej doceniam właśnie, że się zgodziłeś na tę rozmowę, bo no, jeśli rzeczywiście no, nie było to dla ciebie wcześniej jakby albo priorytetem, albo nawet komfortowe, no to już w ogóle. Mam jeszcze dla ciebie takie jedno ostatnie pytanie, wiesz, zanim skończymy.
Gdybyś miał spojrzeć wstecz na taką młodszą wersję siebie, 20-30 lat, co byś mu powiedział? Działaj. Działaj. No, jakkolwiek to jest właściwie jedno, co mógłbym sobie wtedy powiedzieć, tak? Ale to też na pewno ważne, co mógłbym wtedy usłyszeć. A myślisz, żeby cię posłuchał? Trudno mi powiedzieć, ale myślę, że to byłoby ważne, co mógłbym usłyszeć, tak? Bo to, jak pytałaś mnie, jak doszło do tego, że jestem tu, gdzie jestem, to właśnie dzięki wsparciu osób, od których to słyszałem, tak? Że dasz radę, potrafisz, albo też takiej akceptacji na to, że ja czasami odpuszczałem. Myślę, że gdybym mógł cofnąć się, tak, czy wysłać list do siebie z teraz do tego Szymona, tam 20-30 lat młodszego, to pewnie ten list byłby ciekawy, pewnie tam też Szymon by go przeczytał, a co by było z tego, trudno powiedzieć. Nie? Ja tak kiedyś, to jest taka zabawna historia, bo ja kiedyś w takich procesach właśnie myślowych, to jest zawsze takie dla mnie emocjonalne, tak się cofnę do tej młodszej mnie, ona była zawsze taka niedoceniona, tak się czuła taka niekochana, taka niedość tutaj w ogóle i że ja tak sobie właśnie wyobrażałam, że jak ona by mnie zobaczyła dzisiaj, to ona by po prostu, wow, to ty taka jesteś w ogóle, ja już nie mogę się doczekać, aż taka będę, ale raz pamiętam, miałam taką sytuację, że tak wyobrażałam sobie, że ja bym miała do niej podejść, takiej właśnie takiej 17-18-letniej mnie i powiedzieć jej parę takich rzeczy, które ona powinna usłyszeć. Jestem przekonana, że ona by na mnie spojrzała i powiedziała: What? Urwała z innej planety, nie? Bo cringe, bo się co w ogóle nie spada, nie? W ogóle tego ona chce, nie? Trudno opowiada, Właśnie. nie? Więc to tak różnie z tymi wersjami, ale A z generalnie. drugiej strony, wiesz, jesteśmy kim jesteśmy, no bo doświadczyliśmy tego, czego doświadczyliśmy, byliśmy Tak, tacy, jacy dokładnie. byliśmy, tak? I tak jak mówisz o tej swojej wersji siebie, tam gdzieś czasami wspominasz gdzieś na swoich wystąpieniach też, jaka byłaś kiedyś, tak? I jaka była twoja droga, no to dzięki temu, że taka byłaś kiedyś, to przeszłaś tą drogę, tak? Bo No i właśnie tak, i gdybyś pewnie była z tego inną poziomu właśnie. 17-latką, to nie wiem, czy dzisiaj byśmy się tu spotkali, bo. Dokładnie, a ja, dokładnie właśnie tak. Ja tak czuję, że właśnie tak, wtedy akurat jak tak sobie się cofałam myślami do niej, to ona właśnie miała takie podejście, że kurde, przecież ja mam to wszystko przejść, żebym była tobą. Ej, daj spokój. No Bo ale osoby, z którymi pracuję, czasami one też tak mówią, a bo gdybym coś tam kiedyś, to by coś tam było inaczej, nie? Ja wtedy bardzo lubię przywoływać ten film Efekt Motyla. Nie wiem, czy kojarzysz. Tam tak, słyszałam, wyszły trzy świetnie. części, ja uwielbiam pierwszą i zawsze mówię, wtedy odwołuję się do niej. Większość osób kojarzy ten film albo zachęcam ich nawet, żeby obejrzały, bo ten film świetnie pokazuje to, co by się stało, gdyby wcześniej coś innego się wydarzyło, nie? Że to, że sobie myślimy o naszej przeszłości, że gdybyśmy wtedy zrobili coś inaczej, coś lepiej w naszym odczuciu dzisiaj, to by było lepiej. No, ten film fajnie pokazuje, że wcale tak nie. Nie może, wcale tak do końca nie mogłoby nie być, tak? Bo to, że nam się dzisiaj wydaje, że byłoby lepiej, to ta historia zupełnie inaczej mogłaby się potoczyć. Tak, zgadzam się w tym 100%. Poza tym my też patrzymy na naszą przeszłość poprzez doświadczenie, które mamy, tak? Poprzez to, co nas ukształtowało, poprzez błędy, które popełniliśmy, poprzez ludzi, których spotkaliśmy, poprzez też no, ten rozwój, który przeszliśmy. No, ale też przeszliśmy to dzięki temu, że byliśmy tacy, jacy byliśmy. Właśnie. Ja myślę, że to jest świetny moment w ogóle, żeby pewnie zakończyć już naszą rozmowę, a bardzo, bardzo, bardzo Ci dziękuję w ogóle z całego serducha, że naprawdę jeszcze raz, że się zgodziłeś, że wniosłeś bardzo fajną wartość w nasze interakcje i te wszystkie tytuły, o których wspomnieliśmy. Kochani, ja je zamieszczam w opisie filmu, tam na dole będziecie mogli je sobie znaleźć. Również odnośnik do Facebooka Szymona, gdybyście byli zainteresowani kontaktem bezpośrednio z nim i wyczekiwali tego, co gotuje w tle. A ja po prostu jeszcze raz bardzo dziękuję i no, życzę wszystkiego dobrego. I jeszcze raz dzięki wielkie. Ja też dziękuję za to spotkanie. Myślę, że może to dużo, dużo odnieść, tak? Może trochę rozumieniu tego świata męskiego i świata żeńskiego. Chociażby ta nazwa tutaj trochę i rozmowa, ale i taka wymiana tutaj tych poglądów na temat ten świat i mówienie o nim. I im więcej będzie się mówić i o jednym, i o drugim świecie, tym w moim odczuciu to będzie korzystniejsze dlatego, żeby te światy mogły się być bliżej siebie i bardziej się rozumieć. A o to tak naprawdę chodzi. Tak, Także dokładnie. dzięki za to zaproszenie i dzięki za ten wspólny tutaj Dzięki live. wielkie. Wszystkiego dobrego, soczystości, przyjemności. Do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia. Dzięki. Okej. Okay.